Ale jakże ważny, nasi rodacy nie tylko w kraju, ale również za granicą oddają hołd naszym bohaterom, tym, którzy uchwalili Konstytucję 3 maja, jakże ważną, drugą wszyscy wiemy na świecie, a pierwszą w Europie, bo wyprzedziliśmy Francuzów. To właśnie na kartach tej Konstytucji są zapisane prawa i obowiązki naszych obywateli. Jasno i wyraźnie została rozdzielona władza ustawodawcza, wykonawcza, uchwałodawcza i sądownicza.